Witajcie kochani w kolejnym filmie. Skoro siedzę tutaj, w tym miejscu, w tym fotelu, to znaczy, że musimy pogadać. W ogóle chyba to miejsce już się stało takim moim taką typową ścianką do Q&A. A czy to się zmieni w najbliższym czasie, czy nie, to oglądajcie dalej, bo oto jest mnóstwo pytań. Ja zrobiłam sobie moje domowe pumpkin spice. Ciekawe, czy wy w ogóle robicie pumpkin spice, lubicie, czy korzystaliście z mojego przepisu, więc ja będę sobie tutaj popijać kawkę, a was zapraszam do oglądania dalej. Z racji tego, że do porodu został już praktycznie równy miesiąc, to już jest na pewno ostatnie Q&A, tak mi się przynajmniej wydaje, przed rozwiązaniem i właśnie dużo pytań jest a propos rozwiązania porodu i tak dalej. Czy jest stresik przed porodem? Nie wiem, chyba nie. Bardziej się stresuję tym, że wiecie, planuję rodzić naturalnie. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, nigdy nie wiadomo, kiedy akcja porodowa się zacznie, a mamy w domu dwójkę dzieci i nie mieszkamy z nikim innym, kto po prostu w 5 sekund mógłby z nimi zostać i się nimi zaopiekować. I po prostu tą strefę muszę sobie jak najbardziej zabezpieczyć i dać sobie taki komfort psychiczny na to, żebym była przygotowana i żeby inne osoby też były przygotowane na telefon o każdej porze dnia i nocy, żeby zdążyły tutaj przyjechać i przejąć dzieciaki tak, żebyśmy z Karolem mogli swobodnie i spokojnie zająć się wtedy przyjściem na świat nowego naszego członka rodziny, a dzieci w domu, żeby zostały bezpieczne. Więc na ten moment nie stresuje mnie sam poród, tylko właśnie tutaj nasze dzieci w domu, żeby one miały odpowiednio zapewnioną opiekę, niezależnie od tego, kiedy zacznie się akcja porodowa. Ja chyba ogólnie jestem takim człowiekiem zadaniowcem i jak mam coś do wykonania, to po prostu to robię. I pamiętam nawet przy pierwszym porodzie, ja nie lubię żyć doświadczeniami innych. Pamiętam, jak moja mama troszkę chciała mnie gdzieś tam przygotować, jak to mniej więcej wygląda poród i tak dalej, a jak zaczynała w ogóle ten temat, ja mówię, nie słucham, nie chcę wiedzieć, chcę przeżyć to po swojemu, nie chcę się w żaden sposób nastawiać, bo każdy przeżywa to inaczej, każdy przychodzi inaczej, każdy poród jest inny, nawet w ramach pierwszej, drugiej, czy teraz mojej ciąży każdy wyglądał inaczej. Więc ja tak do tego podchodzę, że po prostu jadę do szpitala po to, żeby urodzić zdrowego dzidziusia i że sobie poradzę, że dam radę. Udowodniłam sobie już 2 razy, że dam radę i jestem w stanie to zrobić, więc 3 raz myślę, że też, więc taka dla mnie spokojna głowa bez takich uprzedzeń jest naprawdę bardzo, bardzo ważna i o to teraz też się staram dbać, żebym była przygotowana na każdą sytuację. Jestem też bogatsza od doświadczenia, więc tak jakby dla mnie to jest trochę na plus. Wiadomo, trochę na minus, bo człowiek wie, co go czeka. Pierwszy poród to jest taka ekscytacja i trochę nie wiadomo. A każde kolejne, no to już tak mniej więcej człowiek wie, czego może się spodziewać i albo jest zrażony i się boi, że się powtórzy, albo było ok, tak jak na przykład w moim przypadku naprawdę było ok. I liczę na to, że gorzej nie będzie. Jakie imię wybraliśmy dla Bobaska? Na ten moment mamy 3-4 typy i ciągle nie możemy się zdecydować. Jest jedno przodujące, nie powiem wam które, ale podam wam imiona, które nam chodzą po głowie. I trochę mamy tak, że chyba zostawiamy to do ostatniego momentu, że jak się dziecko urodzi i zobaczymy go, to wtedy zadecydujemy, jak będzie miał na imię. Z takich imion top of the top, które gdzieś tam najbardziej nam się podobały i między którymi toczy się gdzieś tam ten nasz dylemat, to jest Marcel, Oliwier, Gabryś i jeszcze jedno, Nikodem. Także są te 4 gdzieś tam brane pod uwagę. No i zobaczymy, na co padnie. W ogóle się śmialiśmy, że właśnie to wszystko zależy, czy to będzie blondynek, czy urodzi się taki czarny, z włosami, mulat, to wtedy dopasujemy do niego imię, więc strasznie nam się jest ciężko zdecydować. Jak przy Klarze wiedzieliśmy, że po prostu to będzie Klara i nie daliśmy się w ogóle tknąć, mimo że naszej rodzinie się nie podobało i to było takie bardzo nowoczesne imię, jak na prawie 5 lat temu i tak dalej, to my stwierdziliśmy, że nie, nie ma opcji, jest Klara i koniec. Z Kubusiem też wiedzieliśmy, że będzie Kubuś, i kubusiowaliśmy od samego początku, nawet już w brzuszku, a teraz właśnie pojawił się dylemat.
No właśnie, bo ktoś tutaj, a propos imienia, to ja mam właśnie termin na 5 grudnia i właśnie dużo osób insynuowało, że skoro urodzi się 5, to może będzie Mikołaj, Miki i tak dalej, a najlepsze w tym wszystkim jest to, że Karol ma na drugie Mikołaj, bo urodził się 5 grudnia, więc istnieje duża szansa, że Karol będzie miał prezent na swoje urodziny. Od zawsze marzyłaś o dużej rodzinie, jak przezwyciężyć strach? Ja chyba zawsze gdzieś z tyłu głowy miałam to, że chciałabym mieć większą ilość dzieci przez wzgląd po prostu na to, że ja mam tylko jednego brata starszego, z którym gdzieś tam kontakt urwał mi się dość szybko. Wyjechał za granicę, więc wiecie, no nie mam z nim takiego stałego kontaktu, nie jest tutaj gdzieś blisko. I tak sobie zawsze myślałam, że ta siła rodzeństwa jest taka naprawdę mocna, tym bardziej, że Karol ma czwórkę rodzeństwa i wchodząc tam do nich, do domu, no dla mnie to była, ich relacja była taka aż dziwna, że jak można mieć tak mocną relację z rodzeństwem. I dopiero teraz, mając już swoje dzieci, widzę, jak cenne dla dzieci jest posiadanie rodzeństwa. I kiedyś w ogóle takie moje marzenie to właśnie była trójka, nawet myślałam o czwórce. A nawiązując do drugiej części pytania, jak przezwyciężyć strach, to nie myślcie sobie, że u mnie to było tak, że trójka i po prostu tam czwórka, i do tego dążymy niezależnie od wszystkiego, tylko w momencie, gdy mieliśmy już pierwsze dziecko i pojawiały się z kolejnym etapem rozwoju kolejne problemy, zderzenie z rzeczywistością i tak dalej, moja jakaś tam niemoc, to pojawiały się naprawdę ogromne obawy, czy my w ogóle chcemy mieć kolejne dziecko, w jakim odstępie czasu i tak dalej. I czasami wchodził mi do głowy taki egoizm, że dla mnie jako rodzica, no to dużo łatwiej będzie mieć tylko jedno dziecko, bo przecież jest nas dwoje, zawsze jakoś to jedno ogarniemy, a z każdym kolejnym będzie coraz ciężej. Ale potem znowu sobie myślałam właśnie o dziecku, o tym, że dla niego jest bardzo ważne posiadanie rodzeństwa, żeby nauczyło się żyć w tej społeczności. Na później, taką perspektywę gdzieś tam na za kilka lat wyciągałam sobie wtedy takie argumenty, nie? I z czasem po prostu przychodzi taki moment, w którym się po prostu chce mieć kolejne dziecko. I właśnie tak to u nas wyglądało, że ta decyzja była taka spontaniczna, że okej, próbujemy, jeśli się uda, no to fajnie. Jak przezwyciężyć strach przed komplikacjami i ogólnie ciążą, trudami z tym związanymi? No jeśli ktoś ma nieprzyjemne doświadczenia z poprzednimi ciążami, albo właśnie nasłuchał się od innych koleżanek, mam, jak to może wyglądać, no to wcale mu się nie dziwię, że może go to trochę gdzieś tam stresować, może czuć jakiś tam strach i obawy, jak to wygląda, ale wiecie, to wszystko to jest etap przejściowy, jeśli chodzi o ciążę. Wiecie, że ja jakoś najlepiej nie znoszę tej ciąży. Okej, nie mam żadnych dolegliwości okołociążowych, czyli żadne wymioty, nudności i takie rzeczy nie wchodzą w grę, tylko inne, czyli kłopoty z poruszaniem, z podstawowymi czynnościami. I dla mnie ciąża to jest taki etap przejściowy w moim życiu. Okej, trwa 9 miesięcy, więc to nie jest krótko, no w perspektywie całego życia nie jest też długo, ale ten etap się kiedyś kończy i ja zawsze staram się patrzeć tak do przodu, że jak się skończy ciąża i będzie już rozwiązanie, to wydamy na świat nowe życie, nowego człowieka, który potem będzie z nami. I okej, przyjście na świat kolejnego człowieka wiąże się z wyrzeczeniami, i ze zmianą organizacji życia, z pewnymi trudnościami, ale wiąże się to też z tak pięknymi chwilami, o których nie da się opowiedzieć słowami, dopóki się tego nie przeżyje samemu. Ale jedno, co mogę powiedzieć, jeśli chodzi o strach przed komplikacjami, to w pierwszej ciąży jest taka mega ekscytacja. Większość osób jest takich, zwłaszcza kobiet, podekscytowanych pierwszą ciążą, wyprawką, rzeczami dzidziusiowymi i tak dalej. I w pierwszej ciąży właśnie jest dużo emocji, ekscytacji, takiego oczekiwania i tak dalej. A u mnie na przykład z każdą kolejną ciążą pojawiała się taka obawa, czy wszystko jest dobrze? Takie racjonalne już podejście, nie takie ekscytowanie się to swoją drogą, ale po prostu takie chłodne, ludzkie podejście, czyli czy dziecko będzie zdrowe, czy wszystko przebiegnie zgodnie z planem i tak dalej, i tak dalej. Więc to jest normalne, że człowiek się boi, że gdzieś ma z tyłu głowy różne sytuacje, no bo wiadomo,
Różnie jest, ale ja ciągle jestem z tych osób, które afirmują, które starają się myśleć pozytywnie i nie zamartwiać się na zapas. No, co możemy zrobić? Nic nie zmienimy, więc zamartwianie się na zapas nie sprawi, że nagle coś się odmieni, a tylko po prostu możemy sami siebie zblokować takim podejściem negatywnym i takimi ciągłymi obawami. Żyjąc w obawach, nigdy nie pójdziemy do przodu. Więc ja myślę, że tylko myślenie pozytywnie i tak długofalowo pozwala na to, żeby iść do przodu, wyzwolić się i przezwyciężyć swój strach i swoje lęki. Zrobiła nam się to w ogóle mega refleksyjnie, ale wcale się nie dziwię, bo posiadanie dzieci to nie jest łatwa sprawa i to jest odpowiedzialność niesamowita za drugiego człowieka. I decyzja o posiadaniu każdego kolejnego członka rodziny jest, no jest naprawdę trudna, piękna, ale każdy no, musi ją podjąć sam, niezależnie od wszystkiego, a wiem, że nie każdy decyduje się na trójkę dzieci, więc może stąd tyle pytań do mnie. Czy Kubuś ma pampersa? Tak. Co sądzisz o przedszkolu dla 3-latka? Sama zastanawiam się nad tym, jak poradzę sobie z opieką nad dwójką dzieci. Różnica będzie 3 lata i 8 miesięcy. No, wybór jest indywidualny i każdy do tego podchodzi w swój sposób i każdy ma tą inną perspektywę. Przy pierwszym dziecku byłam totalnie rozdarta. Jednocześnie chciałam być z Klarą jak najdłużej w domu i zapewnić jej taką moją opiekę. Bałam się żłobka, bałam się przedszkola, chciałam, żeby jak najdłużej była w domu, a w momencie, gdy dowiedziałam się o ciąży, czyli taka sytuacja jak tutaj w pytaniu, to wtedy pomyślałam sobie, że nie będę w stanie temu starszemu dziecku zapewnić takiej opieki, jak bym sobie tego życzyła, gdyby była tylko i wyłącznie jedna. I stwierdziłam, że tutaj spróbujemy, czy się uda. Zostawiłam to totalnie dziecku. Decyzja moja była taka, że okej, próbujemy iść do placówki, ale jeśli to będzie zła decyzja i dziecko się tam nie odnajdzie, to ja w takim razie też odpuszczam i będę się starała tutaj w domu jak najlepiej wykonywać swoje obowiązki mamy, łącząc obowiązki domowe z opieką nad dwójką dzieci. Więc myślę, że tutaj no też trzeba wziąć pod uwagę, jakie jest to dziecko, czy ono się dobrze adaptuje i tak dalej. Ale z perspektywy czasu u nas bardzo fajnie działa przedszkole, bardzo rozwija. Wiadomo, że z przedszkola też przynosi się przy noworodku różne choroby, zarazki czy jakieś dziwne zachowania. To trzeba zawsze mieć na względzie, bo dzieci jest tam dużo i wiadomo. Ale nasza Klara bardzo chętnie chodzi do przedszkola i rano jak wstaje, to mówi, że ubierajmy się już, bo ja nie chcę się spóźnić do przedszkola. Więc dla mnie to jest sygnał, że dziecko czuje się tam dobrze i chętnie wraca do domu. Ja w momencie, kiedy ona jest w przedszkolu, robię sobie wszystkie podstawowe obowiązki i potem jak ona wraca, to mam dla niej czas w 100%. Jaki fotel do karmienia wybrałaś? Właśnie ten, na którym siedzę. Już mam go od momentu, gdy pojawił się na świecie Kubuś i na tym fotelu też karmiłam. Do tego mam jeszcze taki podnóżek dokupiony, żeby można było sobie też wygodnie nogi oprzeć troszeczkę wyżej. On jest naprawdę całkiem wygodny, kupiłam go w Wisku, zostawię Wam może link gdzieś tam w opisie, jak ktoś by był zainteresowany. Jest całkiem okej, okay. Nie kosztował miliony monet jak te uszaki, które gdzieś tam mi się naprawdę bardzo podobały. W nim też się tak nie wpada do tyłu, co było dla mnie ważne, żeby nie karmić w takiej pozycji, tylko żeby można było karmić właściwie tak prościutko siedząc, więc to był gdzieś tam mój taki wyznacznik, a często te uszaki właśnie są takie wyprofilowane troszkę w dół, co mi osobiście przeszkadzało. Każdy ma inne preferencje, inaczej, inny wygląd i tak dalej, więc jeśli chodzi o mnie, wystarczający jest ten fotel, więc teraz nie zmieniałam na nic innego. Czy chodziłaś do szkoły rodzenia? Jeśli tak, to gdzie i czy polecasz? Nie, nie chodziliśmy do szkoły rodzenia, chociaż były plany przy Klarze iść do szkoły rodzenia. I tak jak jakoś nam z tym wszystkim zeszło, że w sumie nie poszliśmy, więc niestety nie jestem w stanie nic polecić. Ile masz lat? Pięknie wyglądasz. W ogóle o to pojawia się mnóstwo pytań, chyba jest dużo nowych osób. Ja mam 31 lat i kolejne pytanie, ile Karol ma lat? Karol za miesiąc kończy 29 lat.
Czy Aguś będzie chrzestną trzeciego dziecka? To pytanie w ogóle mnie zmiotło. Nie sądziłam, że ktoś tak wybiega w przód z takimi rzeczami i się zastanawia, ale w ogóle nie myśleliśmy na ten temat. Nie mamy pojęcia, kto będzie. Jak się dziecko urodzi i będziemy planować chrzest, wtedy też będziemy wybierać chrzestną i chrzestnego. Stosujesz jakiś krem na rozstępy na brzuch? Możesz coś polecić? Tak, jak najbardziej. Na ten moment stosuję tylko i wyłącznie olejek migdałowy, dostępny jest w Rossmanie, w bardzo przystępnej cenie. Fajnie, bo ma dozownik, więc bardzo łatwo się go aplikuje, bardzo dobrze się też wchłania. We wcześniejszych ciążach stosowałam też bio oil, ale on jest bardzo drogi. I przeliczając objętościowo w stosunku do ceny, to ten olejek ze słodkich migdałów naprawdę się opłaca. Bardzo fajnie się go aplikuje, więc ja na ten moment tylko ten i powiem Wam szczerze, że już po dwóch przebytych ciążach i teraz trzeciej mogę śmiało powiedzieć, że praktycznie nie mam żadnych rozstępów. Może mam jakieś dwa maleńkie, które widzę tylko ja i nikt inny na boku uda i właściwie tylko tyle, więc nie wiem, czy to jest kwestia smarowania, bo nie jestem teraz regularna. W pierwszej ciąży byłam regularna i codziennie się smarowałam, wiecie, brzuch, uda, pośladki i tak dalej. W tej ciąży nie jestem regularna i robię to może co 2-3 dni, ale jednak i tak mimo wszystko gdzieś tam smaruję i nie wiem, czy to kwestia kremu, czy taka genetyka, że udało mi się uchronić i oby tak zostało do samego końca, tego sobie naprawdę życzę. Jaki był Twój ulubiony i najgorszy przedmiot w szkole? Ulubiony przedmiot to chyba matematyka i angielski. Zawsze to były takie moje gdzieś top of the top, które bardzo lubiłam i chętnie się uczyłam też tych przedmiotów. A najgorszy przedmiot w szkole? Niemiecki i fizyka. Jezu, jak ja byłam noga z fizyki! Nie zapomnę chyba nigdy, jak... Ogólnie ja starałam się być dobrą uczennicą i dla mnie ocena niższa niż czwórka to była porażka życiowa. I w momencie, gdy dostałam z astronomii 2 z kartkówki, to się załamałam. Nie lubiłam fizyki, nie kumałam czaczy i w ogóle jakby to nie była moja bajka. Ulubiona potrawa wigilijna. Zdecydowanie czerwony barszcz z uszkami, no i grzybowa zupa mojej mamy. Wiem, że nie wypada pytać, czy ciąża planowana, czy naturalne planowanie rodziny się sprawdza. To może odniosę się do tej drugiej części pytania o naturalne planowanie rodziny. Czy się sprawdza, czy się nie sprawdza? Ciężko stwierdzić. To zależy, jak do tego podchodzi. Ja nigdy nie byłam po prostu tak mega, mega skrupulatna w tym naturalnym planowaniu rodziny, że robiłam tą metodę obserwacyjno-objawową bardzo skrupulatnie. Okej, na początku faktycznie, jak planowaliśmy ciążę z Klarcią, to naprawdę miałam zeszycik, wszystko zapisywałam, mierzyłam temperatury, tralalala i w ogóle cały ten etap był zrobiony tak, jak ma być. No a potem to już tak trochę bardziej na luzie, bo człowiek już z czasem poznaje siebie i wie, jak ten organizm funkcjonuje. Zostawało mi tylko mierzenie temperatury i obserwowanie swojego ciała. Ale ogólnie myślę, że u nas akurat się sprawdziło, bo nawiązując do pierwszej części pytania, czy ciąża planowana, to jest tak, że stwierdziliśmy, że teraz albo nigdy. I to nie było tak, że planowaliśmy w 100% o teraz to będzie trzecie dziecko, tylko mam męża, jestem zdrowa, żyjemy ze sobą w zgodzie, więc jeśli się uda mieć trzecie dziecko, to fajnie, jeśli nie, to może kiedyś indziej albo wcale. Więc zostawiliśmy to po prostu naturze. No i widzicie, udało się. Najważniejsze, co chcesz przekazać dzieciom? To jest trudne pytanie, bo ciężko to tak zamknąć w jakimś jednym słowie, ale chyba na ten moment po prostu, żeby czuły się kochane, żeby wiedziały, że są wartościowymi osobami i żeby wyrosły właśnie na takie osoby, które będą przekonane o tym, że są kimś wyjątkowym, że są wartościową osobą, która zasługuje na szacunek i nie musi się nikogo prosić o jakąś tam aprobatę i żeby wiedziały, że mają w nas wsparcie, ale że jednocześnie są osobnymi jednostkami i mają prawo decydować o sobie. Więc dla mnie to jest takie ważne, żeby dobrze zbudować im kręgosłup moralny,
A to, co z tym zrobią kiedyś, no to zobaczymy. Mam nadzieję, że o to chodziło w tym pytaniu, bo ciężko mi jest teraz tak odpowiedzieć. Czy wyobrażasz sobie jeszcze kiedyś wrócić do pracy na etat? Oczywiście, że sobie wyobrażam. Nie jest to dla mnie jakiś taki temat, że o Matko Boska, musiałabym wstać czy coś tam. Byłoby to przeorganizowanie całego życia, ale no, są różne sytuacje i ja się nie zamykam na żadną opcję. Więc nie zarzekam się na ten moment, że nigdy nie wrócę do pracy na etat, albo że nie wrócę za rok po urlopie macierzyńskim. Tego nie wiem. Znaleźliście chętnych na kupno mieszkania? Tak. Czy stresowaliście się decyzją o kredycie i kupnie pierwszego mieszkania? No jasne, że tak. W naszym przypadku oczywiście to było też połączone z ciążą. Też byłam na końcówce ciąży w momencie, kiedy znaleźliśmy to nasze mieszkanie, w którym teraz jesteśmy. I nie zapomnę jednego tekstu analityka, który dawał nam kredyt, bo ja tam miałam jakieś sprawy, jeśli chodzi o długość umowy, a urlop macierzyński, i analityk powiedział, że dostaniecie Państwo kredyt, jeśli Pani urodzi w terminie. Ale dostaliśmy kredyt, wszystko poszło po naszej myśli, a najlepsze w tym wszystkim jest to, że faktycznie w dzień planowanego terminu pojechałam na porodówkę. Macie już wybrany nowy dom, mieszkanie? Tak, nieruchomość już jest wybrana. Kiedy przeprowadzka do nowego domu? Zdradźcie, kiedy się przeprowadzacie. O to właśnie pytań jest najwięcej. No i teraz rozsiądźcie się wygodnie, bo historia nie jest krótka, nie jest prosta. Ja wiem, że Wam to ciągle powtarzam, ale to nie jest tak, że ja owijam w bawełnę, bo wiem, że ta historia trochę się ciągnie jak odcinki mody na sukces, ale tak to u nas niestety wygląda, że na ten moment nic nie jest w 100% pewne. Pewne jest tylko to, że mieszkamy w tej chwili tutaj, że mamy wybraną nieruchomość i że jest chętny kupiec na nasze mieszkanie. Ale cały proces jest zależny od dwóch najważniejszych czynników, czyli od tego, czy my dostaniemy kredyt i czy tamci Państwo dostaną kredyt. Każdy, kto starał się o kredyt, wie, że to nie jest takie proste. Z mieszkaniem jest łatwiej, teraz z domem wiemy, że jest dużo ciężej i więcej papierologii potrzeba z tym związanej. Więc dlatego moje odpowiedzi są takie niejednoznaczne, bo po prostu my tego nie wiemy, więc jak my nie wiemy, więc nie chcemy Wam też przekazywać informacji, które nie są pewne. Jedno, co jest pewne, to mamy po prostu zarezerwowany ten dom i on na nas czeka do decyzji kredytowej. I to jest takie wtedy albo wóz, albo przewóz. Jeśli dostajemy kredyty, bierzemy i działamy, jeśli nie, no to nie było sprawy, więc wiecie. Sprawa troszkę wisi na ostrzu noża, że tak powiem, ale jeśli chodzi o terminy, to możemy sobie tak pospekulować, czyli zakładając, bo my tak ciągle zakładamy, wiecie, ja już jestem na etapie tego, że oglądam wizualizację, projektuję sobie już ten dom i wszystko już widzę w nim, gdzie co będzie, w jakich kolorach i wszystko jest zaklepane, cała ekipa i tak dalej, tylko wszyscy czekają na decyzję, żeby ruszyć. No to jeśli tak sobie afirmują to do przodu, chyba nie ma już za bardzo zbyt dużych szans na to, żeby się przeprowadzić pod koniec tego roku i na święta, tak jak to było pierwotnie planowane, bo nam się tutaj wszystko bardzo, bardzo obsunęło. No ale gdzieś tam w przyszłym roku miejmy nadzieję, że pod koniec stycznia już faktycznie będziemy mogli się tam na spokojnie przeprowadzić. Nie do wykończonego domu, ale do takich warunków, żeby po prostu można było tam zamieszkać. Czym wybielasz zęby? Wybielałam swoje zęby tylko raz przed ślubem, czyli prawie 7 lat temu, i to były paski Crest. Zamawiałam je gdzieś na internecie, kupiłam sobie chyba wtedy kurację tygodniową, tak mi się wydaje. Mieszkasz na 4. piętrze? Nie, na 2. Jak radzisz sobie z wychodzeniem w czasie ciąży po schodach? Teraz, po wszystkich fizjoterapiach, po uroginekologii, bardzo dobrze. Nie sprawia mi to takiej trudności jak wcześniej. No, bardzo dobrze w moim mniemaniu. To nie jest, wiecie, że wychodzę na 2. piętro jak sarenka,
ale jest naprawdę dużo, dużo lepiej niż wcześniej. Jak będzie z wózkiem, kiedy urodzi się dzidziuś? Czy będziesz go znosiła, czy jednak w mieszkaniu będziesz go miała? Nie miałam wózka w mieszkaniu przy żadnym dziecku. Zawsze był na dole. Ja bardzo dużo spacerowałam z naszymi dziećmi, jak były maleńkie. I tym razem też tak planuję zrobić. Chociaż jak dzieci, wiadomo, takie noworodki dużo śpią, to wypinałam sobie gondolkę i z samą gondolką szłam na górę, bo nie udawało mi się bezkolizyjnie, nie budząc niemowlaka, przenieść go po schodach na górę, otworzyć drzwi i tak dalej, więc zawsze to się wiązało z wybudzeniem, więc ja się złościłam, więc wolałam przemęczyć się z tą gondolką samą po schodach, położyć gdzieś tam na podłodze blisko siebie samą gondolę ze śpiącym. O której dzieci chodzą spać, że wstają dopiero 7:30, koło 20:00. Chociaż teraz po zmianie czasu wszystko tak się pokręciło, że wstają na ten moment przed 7:00, ale chodzą spać i tak nadal koło 20:00. Czy dom, w którym będziecie mieszkać, znajduje się w Tarnowie czy w innej miejscowości? Dom, który gdzieś tam mamy upatrzony, znajduje się poza Tarnowem, ale w całkiem niedalekiej odległości od niego. I tym pytaniem kończymy już całą naszą pogadankę. Bardzo Wam dziękuję za oglądanie tego filmu. Mam nadzieję, że miło spędziliście czas i do zobaczenia w kolejnym. Pa! Buziaki!